Witaj na kanale Legendy i Historie. Nazywam się Dawid Kniotek i w moich podcastach pragnę zabrać Cię na wyprawę do niezwykłego świata wyobraźni naszych przodków, opowiadając legendy z różnych regionów Polski. Zapraszam Cię więc do krainy pełnej rozmaitych bestii i magii, w której nierzadko cuda się działy. A jako że w każdej legendzie jest zawsze jakieś ziarno prawdy, podpowiem Ci również, gdzie dziś możesz szukać śladów tychże legend, jeśli oczywiście tego zapragniesz. Jeśli chcesz wesprzeć moją twórczość, zasubskrybuj ten kanał i daj łapkę w górę. Aby pomóc mi się rozwijać, możesz też wykorzystać portal Buy Coffee, kupując mi symboliczną kawę. Link do niego znajdziesz w opisie. Za każde wsparcie serdecznie dziękuję. Legenda o chciwcu, który by zyskać bogactwo, z diabłem paktował. Wiele wieków temu, kiedy to ziemiami polskimi jeszcze zacni królowie władali, w pewnej niewielkiej, choć licznie zamieszkałej wiosce, żył sobie pewien samotny, z lekka już podstarzały i zdziwaczały chłop. Przez swój charakter, o którym wam zaraz nieco opowiem, wśród tej społeczności nie cieszył się sympatią. A i sam też od ludzi stronił. Rodziny nie miał, jedynie chatę z niewielkim ogródkiem ulokowaną gdzieś na uboczu osady. Człowiekiem był wyjątkowo chytrym i leniwym. W polu robił tyle, ile musiał, aby z głodu nie zejść. Wokoło powiadali, że roboty się boi jak diabeł święconej wody. Każdego dnia zachodził w głowę, jakby tu skarb jaki odnaleźć i bogatym się stać, nie robiąc nic ponadto. A zwany był w tych stronach chciwcem. Razu pewnego, wieczorową porą, nasz chciwiec, nie mogąc swych myśli uspokoić, postanowił w alkoholu je zatopić. To też do okolicznej karczmy się wybrał. Nie jedno piwo wychylił, a że, jak już wiecie, wśród miejscowych lubianym nie był, to i kpin wszelkich o sobie zewsząd się nasłuchał. Nie mogąc już zdzierżyć szyderczego rechotu sąsiadów, zerwał się nagle i nie płacąc za ostatni napitek opuścił oberżę, chcąc uciec nie tylko przed wstydem, ale i wykidajłą, który nieuregulowany rachunek chciał swą masywną pięścią wyegzekwować. W pijanym widzie, zataczając się z lekka, obrał ścieżkę do wioski, jednakże będąc na srogim rauszu, pomylił drogę i zamiast do domu, udał się w stronę gęstego lasu na bagnach. Miejsce to znał każdy mieszkaniec tych stron, ale prawie nikt o zdrowych zmysłach się tu nie zapuszczał, a szczególnie w nocy. Ponoć w tych kniejach magiczne moce niegdyś spętane zostały, a niektórzy i samego diabła tam napotkali. Wkraczając na błotnistą ścieżkę, co chwila drzew się łapiąc, by pion utrzymać, chciwiec kontynuował swą wędrówkę, aż nagle dostrzegł niewielkie, żółte światło przebijające się przez gęstwinę. Zaintrygowany, mając nadzieję, że na jaką chatę natrafił, postanowił odwiedzić gospodarza. Gdy wreszcie przedarł się przez zarośla, widok, jaki ujrzał, spowodował, że niemal otrzeźwiał zupełnie. W niewielkim dole dostrzegł unoszący się w powietrzu drobny, blady płomyk. Jednak nie mógł to być ogień, bowiem żadnego paleniska pod nim nie było, jedynie niewielki dołek w ziemi. Chciwiec, lękiem ogarnięty, począł cofać się panicznie, chcąc wydostać się z tajemniczego gaju, lecz wtem, dookoła, spod każdej gałęzi, dym czarny wypełzać począł. Po chwili owinął go niczym wąż ogromny, tak szczelnie, że niczego poza głębokim mrokiem nie widział. Przerażony począł drzeć się w niebogłosy, zaciskając mocno swe powieki. W końcu otworzył oczy i nie mając pojęcia jak i kiedy, znalazł się w swojej chacie, stojąc na samym środku izby. Zdążył jedynie rozejrzeć się dookoła, zanim zemdlał i runął, jak długi na ziemię, przytłoczony nadmiarem wrażeń. Ocknął się dopiero rano, zbudzony pianiem koguta o wschodzie słońca. Dezorientacja minęła, jednak ciekawość tego, co wydarzyło się w lesie, bynajmniej. Nie mogąc usiedzieć w miejscu, wybiegł na podwórze i patrzył tylko, kto w wiosce też już nie śpi, aby podzielić się z nim swoim niezwykłym doświadczeniem. Cały poranek spędził na zagadywaniu sąsiadów i opowiadaniu im, co zeszłej nocy widział w lesie. Jednak, jak się pewnie domyślacie, niemale nikt nie dawał mu wiary. Większość drwiła, mówiąc, że w pijanym widzie
to i samego Lucyfera mógłby widzieć, który to siedząc okrakiem na płocie z lutnią, przygrywałby mu skoczną wersję Paternoster. Jednak byli i tacy, co mimo dotychczasowej niechęci do chciwca, wysłuchali go, twierdząc, iż takie rzeczy potrafią dziać się w miejscach naznaczonych tajemniczą magią. Jedna okoliczna szeptucha rzekła mu nawet, że być może przypadkiem odnalazł to, czego tak usilnie pragnie – zaklęty skarb. I że gdyby nie spanikował, a miejsce to jakkolwiek oznaczył, mógłby tam wrócić za dnia i go wykopać. Odkąd słowa te usłyszał, na niczym innym prócz skarbu skupić się nie potrafił. Całymi godzinami rozmyślał, jak odnaleźć to niezwykłe miejsce. Gdy słońce już ku zachodowi się miało, przysiadł chciwiec na progu swej chałupy, nieco przygnębiony, lecz wciąż zadumany, skupiając wzrok na studni stojącej nieopodal domu. I kiedy tak patrzył, zrezygnowanym spojrzeniem na z lekka poruszane przez wiatr zawieszone wiadro, nagle z głębi studni zaczął wydobywać się taki sam czarny dym, jaki otulił go w lesie zeszłej nocy. Kłąb dymu wyłaniał się i wyłaniał, zaczynając pomału przybierać postać rozwartego pyska wężowego. Widok ten poderwał na nogi chciwca, jednakże, mając w głowie słowa szeptuchy, starał się powstrzymać strach i zaniechać ucieczki. No i udało się. Ciekawość i chęć zdobycia bogactwa w końcu wygrały z lękiem. Z dobrze już widocznej paszczy węża wyłonił się tajemniczy mężczyzna, ubrany w dostojny czarny strój, zwieńczony kapeluszem zdobionym wielkim krwawo-czerwonym piórem. W tej samej czerwieni miał też płaszcz, a pod nim ukryty rapier, który zdawał się płonąć żywym ogniem. Na nogach nosił wysokie, czarne buty, nieco przypominające te, jakie kawaleria nosi, jednak krocząc w nich nie pozostawiał za sobą żadnych śladów, mimo że piaszczyste podwórze przemierzał. Domyślacie się już pewnie, skądże ten nieznajomy przybył. Chciwiec również rozpoznał w nim diabła, toteż zlękł się jeszcze bardziej, ale mimo wszystko blany potem trwał w miejscu. W końcu zdobył się na odwagę i zwrócił się do przybysza, choć odpowiedź na to pytanie znał doskonale. Kimżeś jest, panie? Czart nieco uśmiechnął się pod nosem i wyjrzał na niego spod kapelusza, przechwytując spojrzenie chciwca swymi płonącymi ogniem oczami i odparł. Jak widzisz, jam nie tutejszy. To skądże przybywasz, jeśli spytać mi wolno? Ciągnął niepewnie chciwiec, zadając kolejne pytanie, na które odpowiedzi się domyślał. Z daleka, jak widzisz, krótko rzucił diabeł, stojąc już tuż naprzeciw chłopa. Przybywam do ciebie jako pełnomocnik pana mojego, by zakupić to, co wciąż posiadasz, choć niemal już o tym nie pamiętasz. Więcej warte są dla ciebie skarby i wszelakie bogactwa doczesne, a tych akurat ci u nas dostatek. To też myślę, że dobry interes ubić możemy. To bogatemu panu dane jest ci służyć, stwierdził chciwiec, starając się ukryć euforię połączoną z przerażeniem. Oj tak, wielce bogatemu. Włada on już milionowymi legionami dusz, lecz ciągle nowe doń wstępują. I co, wszystkie je pieniędzmi kupuje? Spytał chłop ze szczerą ciekawością. Diabeł uśmiechnął się szeroko i nie odrywając płonącego wzroku odparł. Nie wszystkie, choć zdecydowaną lwią część tak. Pozostałe przybywają przez swoje usilne starania. Są mężowie, co w cnocie z pozoru żyli, lecz w domowym zaciszu katami dla swych bliskich byli. Ci, co z czystej przyjemności gruchotali innym kości. Jest też wielu świątobliwych, niby skromnych i uczciwych, lecz co zamiast zdrową pannę brali dzieci pod sutannę. Dobrze wiem, kimżeś jest i czego chcesz, przerwa mu chciwiec. Powiedz zatem, czy skoro twój pan taki bogaty jest, to może mi nieco tychże bogactw oddać? Przecie jemu nie braknie, a mnie by się żyło lepiej. Ale rzeczywiście, odparł czart, wyraźnie zadowolony z chciwości swego rozmówcy. Złota i bogactw wszelkich mieć możesz ile zechcesz. Musisz jedynie przysięgę mi tu i teraz złożyć, że gdy już miną twoje dni na ziemi, dusza twa do mego pana trafi. Dobre, niech będzie, przyrzekam, ale jak te bogactwa mi dasz? W domu je będę miał? Wiesz, gdzie ich szukać, rzucił krótko diabeł. Byłeś tam niedawno.
Lecz by drogę ponownie odnaleźć, udaj się do czarownicy. Znajdziesz ją na wschodnim skraju bagnistego lasu. Na mnie już pora. Bywaj i do zobaczenia. Wtem diabeł przemienił się z powrotem w czarny kłąb dymu, który po chwili zniknął tak szybko, jak się pojawił. Chciwiec od razu przeżegnał się i splunął za siebie przez lewe ramię, co by nieszczęścia mu żaden zły duch nie sprowadził. By nie tracić czasu, od razu udał się na poszukiwania chaty czarownicy, o której wspominał mu bies. Zdążyło się już mocno ściemnić, za czym dotarł do wskazanego miejsca. Las wydawał się tam jeszcze mniej przyjazny i tajemniczy niż zwykle, a na jego skraju faktycznie stała niewielka, bardzo stara chata, pokryta zamszoną, gdzieniegdzie przegniłą już strzechą, z daleka wyglądająca na opuszczoną. Przez niewielkie okienko dało się jednak dostrzec delikatne światło świec. Chciwiec powolnym i niepewnym krokiem podchodził do budynku, a im bliżej niego się znajdował, tym bardziej czuł się zewsząd obserwowany. Idąc, zauważył też, że nie stąpa już po trawie jak wcześniej, a po martwych, wypalonych jakby od suszy roślinach, które za każdym krokiem kruszyły się i rozpadały pod naciskiem stopy wędrowca. Gdy wreszcie zbliżył się do drzwi, okazało się, czyj to wzrok czuł na sobie od kilku chwil. Z korony okolicznych drzew gwałtownie zerwało się stado wron, które kracząc przeraźliwie otoczyło go i kołując nad nim sprawiało wrażenie, że tylko czeka na odpowiedni moment, by zaatakować. Chciwiec chwycił kamień i rzucił go w stronę stada, jednak ten nagle zmienił kierunek i z pełnym impetem uderzył mężczyznę w czoło. Cios ten powalił wędrowca, który upadając stracił przytomność. Gdy się ocknął, leżał na starej, zniszczonej podłodze w bardzo słabo oświetlonej izbie. Zewsząd porozwieszane były rozmaite zioła. Gdzieniegdzie na ścianach dało dostrzec się zawieszone na gwoździu ludzkie czaszki, które pełniły tutaj rolę świeczników. Widok ten ocucił chciwca w jednej chwili. Poderwał się na nogi i chaotycznym wzrokiem szukał drzwi wyjściowych. Błądząc wzrokiem w półmroku, wreszcie je dostrzegł. W nich jednak stała niewysoka, stara kobieta, bez zębów, o długich, siwych włosach, w które wplecione były drobne ptasie czaszki, najprawdopodobniej wronie. Nosiła długą, ciemną i zniszczoną togę. Jej spojrzenie było zimne i puste, jakby pozbawione życia. Czego chcesz, głupcze? Rzuciła nagle. Zmieszany i wystraszony chciwiec odparł tylko: ponoć wiesz, jak mogę swój skarb odnaleźć. A więc jesteś kolejnym, którego chciwość duszy pozbawiła. Dobrze, posłuchaj zatem, straceńcze, bo jeno raz ci rzeknę. By do bogactwa dotrzeć, musisz wpierw cierpliwością i wytrwałością stosowną się wykazać. 3 próby wykonasz, to skarb swój odnajdziesz. Oto pierwsza. Przynieś mi wiadro wody, ale wiadra ani naczynia żadnego nie wolno ci użyć. Jeno na paznokciu serdecznego palca masz ją nosić, kropla po kropli. Chciwiec posłuchał. Całą noc i cały dzień wodę zbierał, aż w końcu wiadro uzupełnił. Skoroś z pierwszym zadaniem się uporał, to pora na kolejne. Idź przed chatę moją i z piasku, co tam leży, ziarnko po ziarnku tak ułóż, ażeby słup wznieść wysoki, aż po kraniec strzechy. Zrób to tak, by wiatr ani jednego ziarnka nie zwiał. I kolejny raz chciwiec podołał zadaniu, podobnie jak wcześniej, dzień i noc całą poświęcając. Gdy słup postawił, wrócił zmęczony do chaty, by opowiedzieć czarownicy o swoim dokonaniu. Upartyś, ale dobrze. Pora zatem na trzecią próbę. Idź do lasu i policz, ile jest w nim liści. Jak rzekła, tak zrobił. Poszedł do lasu i począł liście liczyć. Jednak za każdym razem się mylił. W końcu zrezygnowany przysiadł pod drzewem i rozmyślać zaczął, jak tu ostatnie zadanie wykonać. I gdy tak siedział, wokoło rozległ się głośny pisk drobnych sikorek, które pozostawione w gnieździe przez matkę wołać ją zaczęły. Sfrustrowany chciwiec, szukając ujścia swych emocji, zerwał się i na drzewo wszedł, ażeby głośnego ptactwa się pozbyć i pisklętom w gnieździe ze złości główki poodrywać.
Gdy już je odnalazł, w ostatniej chwili powróciła matka, która, jak łatwo się domyślić, mieszkając w magicznym lesie, potrafiła ludzkim głosem przemawiać. Poczęła więc błagać człowieka o litość, oferując mu swą pomoc, jeśli ten tylko będzie jej potrzebował. Niewiele myśląc, choć jak pewnie zauważyliście, było to dość częste u chciwca, zażądał od niej, by policzyła, ile liści jest w całym lesie. Sikorka zgodziła się i pospiesznie odleciała. Nagle, jakby przywołane, zleciało się całe stado innych sikorek, które rozproszyły się w koronach drzew, by wykonać polecenie niedoszłego ptasiego oprawcy. Po około godzinie oczom chciwca ponownie ukazała się sikorka. Liści w lesie jest milion milionów, połowa tego i ćwierć tej połowy. Kto by ci nie wierzył, może sam to sprawdzić. A teraz odejdź, zostaw nas w spokoju i nigdy tu nie wracaj. Uradowany mężczyzna powrócił do chaty czarownicy i słowo w słowo powtórzył, czego dowiedział się od ptaka. Kobieta wielce się zdziwiła i przyznała mu rację. Przyznać muszę, iż pierwszyś, który wszystkie trzy próby wykonał. Oto więc odpowiedź na twe pytanie. Dzień przed nocą świętojańską udaj się do gaju nieopodal, tam gdzie gęsto paproć rośnie. Znajdź sobie tam miejsce i czekaj. Choćby cię sen zaczął morzyć, wytrwaj. Choćby cię strach wszelki dopadł, wytrwaj. W końcu dostrzeżesz błysk nad jedną z paproci. Będzie to jej kwiat. Jednak pamiętaj, nie wolno ci go dłonią tknąć. Chwyć płótno jakie i strząśnij go na nie, a potem zawiń i do chałupy zanieś. Z rośliną tą skarbem i mocą wielką zawładniesz. Jeno pamiętaj, gdy wracać będziesz, ani razu nie wolno ci za siebie się oglądnąć. Jeśli tak uczynisz, kwiat w popiół się zmieni, a bogactwo przepadnie bezpowrotnie. Chciwiec, niezwykle szczęśliwym będąc, skłonił się czarownicy i powrócił do swej chaty, gdzie cierpliwie wyczekiwał czerwcowego święta. I doczekał się nasz bohater magicznej czerwcowej nocy, kiedy to jego życie miało się wreszcie odmienić. Po zachodzie słońca, wyposażony w dużą, płócienną chustę, wyruszył do gaju, zasiadł wśród licznych paproci i czekał. Mijała pierwsza, druga godzina, robiło się coraz ciemniej, lecz w gaju nic się nie działo. Wreszcie, gdy już całkiem ciemno było, a chciwiec coraz bardziej zmęczony się robił, zaczęły dobiegać go rozmaite dźwięki. A to sowa pochukiwała, a to nietoperz powietrze przeciął. Jednak nie wydarzyło się nic, co mogłoby w lesie wydać się nienaturalne. Do czasu. Wreszcie, tuż obok siebie usłyszał syk węża, który nieco go obruszył, ale nie na tyle, by poderwać z miejsca. Gdy już uspokoił nerwy i wytężył wzrok, zobaczył, że nad jedną z paproci rzeczywiście zaczyna migotać niewielkie światełko. Podbiegł do niej, podłożył pod nią chustę i podekscytowany zaczął delikatnie potrząsać rośliną. Jednak błysk, zamiast opaść, przeskoczył na kolejną paproć. Chciwiec ponowił próbę kilka razy, aż w końcu, używszy nieco więcej siły, strącił światełko. Gdy ognik spadł, mężczyzna szybko zawiązał swą chustę i z trudem, panując nad euforią, czując szybkie bicie serca, schował je szybko za pazuchę i pobiegł czym prędzej do domu. Podczas wędrówki tej wydarzyła się rzecz niezwykła. Chciwiec przeszedł swoistą przemianę duchową. Z prostego, niezbyt rozgarniętego i rozgoryczonego chłopa stał się widzącym. W jednej chwili posiadł całą wiedzę świata, wszelkie jego tajemnice. Znał mowę zwierząt, roślin i wszystkiego, co w naturze występuje. A gdy patrzył w ziemię, widział wszystkie skarby w niej ukryte. Z domu zabrał tylko łopatę i siekierę i nie tracąc ani chwili, wiedziony intuicją, udał się do miejsca, gdzie napotkał niezwykły ognik po raz pierwszy. Kiedy tam dotarł, spojrzał w niewielki dołek, nad którym ostatnim razem mieniło się tajemnicze światło i dzięki swym zmysłom dostrzegł wielki, stary, okuty kufer, zakopany wiele metrów poniżej. Od razu zerwał się do kopania, a gdy po raz pierwszy wbił szpadel w glebę, zewsząd rozległo się przeraźliwe wycie, jakby cała natura zraniona została i krzyczeć poczęła. Słyszał wycie wilków, głośny i rozpaczliwy śpiew ptaków, szczekanie psów, pisk nietoperzy i przeraźliwe miauczenie kotów.
Z początku oszołomiony hałasem, chciwiec po chwili otrząsnął się, wytarł tylko pot z czoła i zaczął kopać dalej. Po drugim wbiciu łopaty usłyszał dookoła siebie potworne gwary hałas wojennej zawieruchy. Szczęk skrzyżowanych ostrzy, tętent i parskanie koni, salwy armat i krzyki tych, co właśnie się z życiem żegnają. Pamiętał jednak nasz chciwiec słowa czarownicy, co by za wszelką cenę nie oglądać się za siebie. I tak też postąpił. Gdy po raz trzeci wbił szpadel w ziemię, tuż zza jego pleców doszedł go dźwięk jakby ogromnego węża, który sycząc agresywnie, pomału wił się coraz bliżej i bliżej. Lecz i to nie odstraszyło kopiącego swój skarb chłopa. Czwarte uderzenie łopaty spowodowało halucynację w jego umyśle. Widział trójgłowe cerbery piekielne, które rozdzierając swe pyski, ujadając i warcząc potwornie, biegły co sił w jego stronę, by go rozszarpać. Próbując opanować niepojęty chaos w głowie, resztką sił wbił szpadel po raz piąty. A wówczas wszystko nagle ucichło. Wszelkie diabelstwa, jakie pożreć go chciały, zniknęły. Tylko on, sam jeden w sercu leśnej głuszy. Odpoczął więc chwilę, po czym kontynuował kopanie. Kwadrans jeszcze się tak chciwie zmęczył, aż wreszcie szpadlem natrafił na duże, nieco już zardzewiałe okucie kufra. Udało się. Odkopał wielką starą skrzynię. Widać było, że leży w ziemi przynajmniej od 100 lat. Toteż niewielkim wysiłkiem udało ją się chciwcowi otworzyć. Gdy z całej siły uderzył siekierą w przerdzewiałą kłódkę, ta rozpadła się, a jego oczom ukazało się to, czego poszukiwał przez całe swe życie. Kufer był pełen ciężkich, złotych monet, których blask z początku lekko oślepił odkrywcę. Wyciągnął więc wielki worek na zboże, by zabrać w nim tyle monet, ile tylko zdoła unieść. Gdy już to zrobił, zamknął skrzynię i ponownie zasypał ją ziemią, a ziemię tę przykrył mchem, starając się zatrzeć wszelkie ślady. Zarzuciwszy wór ze skarbem na plecy, wybrał się w drogę powrotną do domu. Lecz, jak się już pewnie domyślacie, nie była to spokojna wędrówka. Kiedy tylko dotarł na skraj lasu i chciał wkroczyć na ścieżkę wiodącą do jego wioski, usłyszał za sobą tętent konnicy. Przerażony, korzystając ze swych magicznych mocy, worek ze złotem w kłodę przemienił, a siebie samego w niewielkiego pospolitego grzyba. Gdy jeźdźcy, odziani w perłowo-czarne szaty, dotarli do miejsca, gdzie widzieli go po raz ostatni, chwilę tylko pokrążyli wokoło, szukając tropu wędrowca, jednak niczego nie znajdując, pogalopowali dalej, wzdłuż drogi. Upewniwszy się, że nic mu już nie grozi, chciwiec powrócił do swej postaci, odczarował swój worek i ruszył. Szybko okazało się, że nie były to ostatnie niespodzianki, jakie na niego czyhały. Będąc w połowie drogi do celu, natrafił na oddział tatarski. Ci, gdy tylko go zobaczyli, rzucili się w pogoń, napinając swe łuki, aby chciwca zatrutą strzałą ugodzić. Ten jednak ani myślał się poddawać, toteż szybko w masywny dąb się przemienił, a worek w ul pszczeli, osadzony wysoko w koronie. Mongołowie nie zorientowali się, że przydrożne drzewo to zaklęty człowiek, więc również tylko przeszukali pośpiesznie okolice i zawrócili. I już miał chciwiec kontynuować swą podróż, kiedy to jeden z odchodzących Tatarów dostrzegł ul i postanowił po miód się wybrać. Zatrzymał swego konia pod dębem i zaczął się wspinać. Jednak nie zdołał nawet dobrze gałęzi się złapać, gdy Tatarów zaatakowała chmara pszczół zesłana przez chciwca. Pokąsane obficie, konie ich spłoszyły się i uciekły, każdy w inną stronę, nie dając nad sobą zapanować swym jeźdźcom. Wiedząc, że do trzech razy sztuka, chciwiec powrócił do swej postaci i kontynuował wędrówkę, obserwując czujnie wszystko dookoła. Dotarł już prawie do wioski, z oddali widział nawet strzechę swojej chałupy, kiedy to znów usłyszał koński galop. Zza zakrętu wyłaniał się liczny oddział jazdy tureckiej. Pędząc w stronę osady, jeźdźcy wywijali szeroko młyńce swymi bogato zdobionymi szablami, krzycząc przy tym jakby w języku samego diabła. Nie mając zbyt wiele czasu do namysłu, chciwiec chwycił kamień i rzucił przed siebie, a w miejscu, w którym przez drogę się przetoczył, rzeka nagle popłynęła. Szybko wbiegł do wody i po raz kolejny zmienił swą postać, tym razem w łódź,
a wór ze złotem w ławice złotych karasi, co pod łódką się skryły. Jeźdźcy, gdy dotarli do rzeki, przeszli tylko kawałek wzdłuż jej nurtu, rozglądając się za wędrowcem, ale nigdzie go nie dostrzegli. Po raz trzeci udało mu się przechytrzyć wrogów. Turcy, nie mogąc wytropić mężczyzny, tak samo jak ich poprzednicy, zawrócili i odeszli. Zmęczony podróżą i coraz bardziej przekonany, że jest już bezpieczny, chciwiec powrócił do ludzkiej postaci. Odczarował swój skarb i ruszył w stronę domu. A kiedy mijał domy sąsiadów, którzy jak zwykle nie zwracali na niego uwagi, nagle usłyszał za sobą znajomy głos. Chciwcze, stój! Dobrze wiem, co tam targasz, ale spokojnie, nikomu nic nie powiem, jeśli podzielisz się ze mną. Uczciwie, pół na pół. Już ciekawość prawie wzięła górę, ale w ostatniej chwili przypomniał sobie, że to też może być podstęp. Nie odwracając się, dotarł do drzwi swojej chałupy. Jedną ręką trzymając ciężki wór, drugą chwycił za klamkę. I w tym właśnie momencie usłyszał dźwięk prującego się płótna i brzdęk monet, wysypujący się na ziemię. Przerażony odwrócił się, by złapać i zebrać złoto, lecz tuż za nim stał ten sam diabeł, którego spotkał ostatnio przed studnią. Stał, dzierżąc w dłoni swój płonący rapier, wyciągnięty w kierunku mężczyzny. To właśnie nim rozpruł worek chciwcowi. Kiedy ich oczy się spotkały, czart głośno buchnął okropnym, szyderczym śmiechem. Chłop natomiast stał tak, marnie i biernie patrząc przerażonym wzrokiem na ryczącego z radości diabła. Szok oraz ilość różnych bodźców, których tego dnia doznał, była tak wielka, że znów zemdlał. Tak samo jak wtedy, gdy znalazł się w swej izbie po odnalezieniu tajemniczego błysku w lesie. I tak jak wtedy, zbudził go dopiero kogut, piejąc o wschodzie i nowy dzień zwiastując. Jednak z jego zdobyczy nic już nie zostało. Rozpruty worek leżał pusty na ziemi, a w kieszeni za pazuchą, gdzie schował kwiat paproci, była już tylko chustka pełna czarnego, pachnącego siarką popiołu. Od tamtego dnia ludzie dookoła nie chciwcem, a durniem go zwać zaczęli, bo zdurniał do cna. Ani mówić wyraźnie, ani liczyć nie umiał. Zamiast bogactwa szaleństwa się doczekał. A tajemnicza skrzynia, którą w lesie odnalazł, być może leży w ziemi do dziś, w korzeniach jakiegoś lasu gdzieś w Polsce zaszyta. Dziękuję Ci za uwagę i przesłuchanie podcastu do końca. Jeśli ciekawi Cię tematyka legend i historii, zapraszam do śledzenia mnie również na TikToku, gdzie dla odmiany prezentuję filmy o wszelkich mitycznych i legendarnych bestiach. Znajdziesz mnie tam, wpisując po prostu moje imię i nazwisko. Dawid Kniotek.